W tym najważniejszym dniu w naszym życiu chcielibyśmy wspomnieć o najważniejszych dla nas osobach i podziękować im za wypełnienie naszego życia wspaniałymi wspomnieniami. Dzięki Wam, tato i mamo, za przekazanie tych prawdziwych, najważniejszych wartości, za ogromne poświęcenie przy naszym wychowaniu. Mojej ukochanej mamie chciałabym podziękować za to, że jest najsilniejszą kobietą, jaką znam. Za to, że się nie poddała, za to, że stworzyła nam wspaniały dom, za jej wiarę w nas i wpajanie, że cokolwiek by się nie działo, rodzina jest najważniejsza. Za jej każdy wytłumaczony żart, za okropne kanapki z czosnkiem, które ponoć pokonają każdą chorobę. Za niewyobrażalne wsparcie i za to, że wiem, że mogę do niej zadzwonić z każdym problemem, w każdym czasie. Chciałbym podziękować Wam za to, że daliście mi możliwość chodzenia własnymi drogami i uczenia się na własnych błędach. Za to, że nauczyliście mnie ciężkiej pracy i szacunku do niej. Za to, że pozwoliliście mi zrobić cmentarz dla każdego zwierzaka, jakiego spotkałem na swojej drodze i za udostępnienie całej meblościanki na konstrukcję z klocków Lego. Mojemu tacie chciałabym podziękować za wypełnienie naszego życia muzyką, miłością i przygodami. Za naukę, że nigdy nie należy rezygnować z własnych pasji i że trzeba pokonywać własne granice. Za wypełnianie nieprzespanych nocy grami, w których rycerz ratował księżniczkę i za codzienną kołysankę do snu. Moim rodzicom należą się szczególne podziękowania za moją siostrzyczkę, której chciałabym podziękować za pomoc w lekcjach, za opiekę i wsparcie, za to, że testowałaś wszystko przede mną, żeby przekonać się, czy mi się spodoba, na przykład niezapomnianą jazdę na świni. Dziękuję za wszystkie wspólne wycieczki i wszystkie stworzone razem duety. Rodzeństwu, dziękuję za wspaniałe dzieciństwo. Wspomnienia z Wami są tak liczne i barwne, że nie sposób wymienić wszystkich. Z pewnością muszę podziękować za to, że przeżyłem nasze wspólne zabawy. Wszystkim Wam chciałbym podziękować za dom, który zawsze był pełen gwaru, śmiechu i zabawy. Dziękuję, że jesteście dzisiaj wszyscy z nami, bo nie wyobrażam sobie tego dnia bez Was. Dziadkom bardzo dziękuję za obecność, pomoc w opiece i wychowaniu oraz wsparcie w każdej sytuacji. Za lekcje stolarki, naukę gotowania, niezliczone godziny spędzone przy wymyślnych kreacjach i za przekazywanie od najmłodszych lat, że pierogi to najlepsze danie na świecie. Wujkowi dziękuję za wypełnianie dni śmiechem i podawaniem pomocnej dłoni, kiedy tylko tego potrzebowałam. Za próby zaszczepienia pasji do motoryzacji i odwagę przy moich pierwszych jazdach samochodem. Za to, że jest po prostu idealnym ojcem chrzestnym. Wszystkim Wam dziękuję za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie tego wesela. Za to, że tak ciepło przyjęliście Kamisia do rodziny. A przede wszystkim za to, że nauczyliście mnie, że najważniejszą wartością w życiu jest rodzina.